Amerykanka Guest na naszym ekranie. Brązowa medalistka póki co, tak? Tak, chyba tak wygląda na to, że chyba faktycznie zakończy ten konkurs z brązowym medalem. No i patrzmy teraz. Australijczyk Wilcox wystrzeli na pewno jak z rakiety. Peter Lawson, podejrzewam, z tej Kanady też na trzecim torze. Zrobił jakieś pompki tutaj przed samym startem, wejściem bloki, nie widać tego jaja. Patrzę poza w tej chwili monitor. Wilcox Gadelio. No i Lawson, zobaczymy. Lawson ma dwóch rywali najmocniejszych przed sobą. Mocno Gadelio. Australijczyk nie tak. Spodziewałem się, że bardziej ruszy na tych pierwszych 100 metrach. No, może teraz. Tutaj trzeba walczyć o to, aby wejść na pierwszym miejscu. Australijczyk chodzi. I niespodziewanie za nimi, tuż za nimi Hiszpan. Hiszpan to jest... Ten Gadelio chyba tutaj powalczy jeszcze. Zobaczymy. Gadelio na drugim miejscu. I teraz już ile sił. Cała para... Musi pójść tutaj do pracy. Tak. Zobacz, Australijczyk i Gadelio nie da rady. Nie da rady jednak. Fizycznie mocniejszy jest po prostu tak. Wilcox. No chociażby nawet ze względu na warunki. Widać, tak, tak, że tutaj tak. Te nogi dużo dłuższe, prawda? Zupełnie... Atletyczny bardziej. Tak, bardziej atletyczny, też wyższy. Także jak wydłużył nieco ten krok, to po prostu odjechał temu zdecydowanie niższemu Portugalczykowi. I za chwilę zmieniamy kategorię i zmieniamy też zasady gry. Będą to kolejne. It was last semi-final M50 category. The winner is Andrew Wilcox from Australia. Second place Serafin Gadelio from Portugal.